Proszę Państwa, kiedy wydawało się, że nasz nieszczęśliwy kraj wkroczył wreszcie na drogę wiodącą ku świetlanej przyszłości, nagle zrunęła na niej fala krytyki ze strony naszego najważniejszego sojusznika, no i ze strony oczywiście Żydów i Izraela. Przyczyną była nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, którą Sejm przegłosował 23 czerwca. Ta nowelizacja polegała na tym, że do artykułu 156 kodeksu postępowania administracyjnego dopisany został paragraf trzeci, który stanowił, że nie można uznać nieważności decyzji administracyjnej, nawet podjętej z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od jej wydania albo ogłoszenia upłynęło 30 lat, a inne osoby nabyły prawa albo przynajmniej ekspektatywę. I to była cała nowelizacja. Propaganda rządowa, zresztą to przy pewnym wsparciu ze strony amerykańskiej i żydowskiej, podniosła tutaj bardzo buńczuczne zapowiedzi, że tu nie oddamy Żydom ani guzika. Tymczasem ta nowelizacja w ogóle nie dotyczy tak zwanej własności bezdziedzicznej, która jest przedmiotem żydowskich roszczeń majątkowych. Bo własność bezdziedziczna nie powstała na drodze żadnej decyzji administracyjnej, której nieważność można by było stwierdzić albo nie stwierdzić, tylko powstała na podstawie prawnej takiego dekretu z 8 października 1946 roku pod tytułem Prawo spadkowe, a ściślej na podstawie przepisów wprowadzających ten dekret. Otóż artykuł 20, paragraf 1 przepisów wprowadzających dekret prawo spadkowe stanowił, że spadek, własność bezdziedziczna podlega, znaczy staje się własnością Skarbu Państwa, niezależnie od tego, jakiego majątku dotyczy, chyba że przed wejściem w życie tego dekretu zakończyło się prawomocnie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Dekret wszedł w życie 1 stycznia 1947 roku, zatem jeżeli przed 1 stycznia 1947 roku spadek został otwarty i nie został objęty, to jako własność bezdziedziczna przypada Skarbowi Państwa jako spadek tak zwany utracony, o czym mówi artykuł 21 przepisów wprowadzających tego kodeksu. Proszę Państwa, no i to jest zagadkowa sprawa, dlatego że, jak powiadam, ta nowelizacja zupełnie nie dotyczy własności bezdziedzicznej, a więc nie chroni Polski przed żadnymi żydowskimi roszczeniami, z wyjątkiem jednego. Mianowicie ta nowelizacja wprowadzająca ten 30-letni okres karencji uniemożliwia praktycznie tak zwaną dziką reprywatyzację, to znaczy uzyskiwanie tytułów własności na podstawie pełnomocnictw wystawionych przez osoby 150-letnie. Takie rzeczy się zdarzały i skorumpowane, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, bo sędziowie z całą pewnością umieją liczyć tam do 100. Skorumpowane sądy w wielu przypadkach taką własność przesądzały. Jeszcze, o ile mi wiadomo, żaden sędzia nie poszedł do więzienia za to, a kilku powinno pójść z całą pewnością, no ale jeden drugiego broni, jak powiedzmy sobie, te organizacje sędziowskie to są takie towarzystwa pod tytułem róbmy sobie na rękę, ale mniejsza już o to. Proszę Państwa, znacznie ważniejszym skutkiem tej nowelizacji jest zablokowanie możliwości dochodzenia roszczeń Polakom, którzy zostali obrabowani w okresie PRL-u pod pretekstem wprowadzania ustroju socjalistycznego,
No i próbowali, znaczy dopiero po transformacji ustrojowej próbowali dochodzić swoich praw, ale to się strasznie ślimaczyło. Także do dzisiejszego dnia większość z nich tych uprawnień właścicielskich nie odzyskała. I tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na tę cezurę 30 lat. Otóż jak pamiętamy, w drugiej połowie lat 80. i na przełomie lat 80. i 90. miał miejsce proces uwłaszczania nomenklatury. Otóż proces uwłaszczania nomenklatury polegał na tym, że na tej własności skonfiskowanej w okresie PRL-u uwłaszczali się nomenklaturowcy komunistyczni. 30 lat temu to nastąpiło. No i teraz nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego powiada, że jeżeli minęło 30 lat, nawet w przypadku decyzji podjętej z naruszeniem prawa, to nie można już jej uznać za nieważną. To rzeczywiście zamyka drogę Polakom, którzy zostali przez PRL obrabowani z własności. I w gruncie rzeczy, z tego punktu widzenia, jak na to spojrzymy, to ta nowelizacja stanowi zabezpieczenie interesów komunistycznej nomenklatury. Tymczasem o tym nikt nie mówi, może z wyjątkiem Konfederacji. Natomiast pan premier takie buńczuczne oświadczenia wygłasza, że dopóki on jest premierem, to tak czy owak, to nam ani guzika nie odda. Sęk w tym, że pan Morawiecki sam nie wie, czy długo będzie tym premierem, dlatego że rząd stracił większość sejmową, ale o tym za chwilę. Zanim jeszcze ta nowelizacja została poddana pod głosowanie, to odezwał się czujny jak żuraw chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pan Big Saliu, który napisał do pani marszałek Witek list, że no tu ocalali z Holokaustu, a ich rodziny nie będą mogli i tak dalej, i tak dalej. No i powołał się przy tym na deklarację terezińską i ustawę 447, a potem odezwał się, jak już ustawa, ta nowelizacja została przepchnięta przez Sejm, no to odezwał się minister spraw zagranicznych Izraela, pan Jair Lapid, który oskarżył Polskę w expressis verbis o kolaborację przy Holokauście. No, można powiedzieć, że może szkoda, że to nieprawda, no ale mniejsza o to, bo to ważniejsze jest właśnie co innego, że ta nowelizacja, no i jeszcze odezwał się rzecznik Departamentu Stanu, pan Price, który kazał, żeby wstrzymać pracę nad tą nowelizacją. Jest taka możliwość, dlatego że z Sejmu ta ustawa trafi do Senatu, no i pan marszałek Grodzki swoim zwyczajem może to próbować zablokować. Proszę Państwa, jest to sytuacja bardzo podobna do tej, ale i pewne różnice są, do tej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak pamiętamy, ta nowelizacja wtedy dokonała się jednego dnia. Jednego dnia Sejm przez Sejm przeszła tego samego dnia przez Senat i tego samego dnia prezydent ją podpisał, ale na skutek klęgoru, jak i w środowiskach żydowskich Izraelu i w Ameryce, tam rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała, że jak Polska się nie opamięta, no to może zagrozić swoim interesom strategicznym. Rząd z podwiniętym ogonem się z tej nowelizacji wycofał i po kilku miesiącach ją uchylił. Ale ta nowelizacja ustawy o IPN-ie przynajmniej rzeczywiście była nakierowana na ochronę Polski przed takimi oszczerstwami o polskich obozach zagłady, mówiąc krótko, przed tak zwanym kłamstwem obozowym. Podczas gdy ta nowelizacja, jak powiadam, właściwie przed żadnymi roszczeniami żydowskimi Polski nie chroni. W związku z tym pytanie, dlaczego Żydzi i Amerykanie podnieśli taki klangor? Otóż podejrzewam, że miała miejsce ustawka,
naczelnikowi państwa, który mu tam zaczyna robić bokami, potrzebny był listek figowy. W związku z tym propaganda zrobiła z tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego taką zaporę przeciwko roszczeniom żydowskim, zupełnie bezpodstawnie. No, a być może, że z Żydami pan, i z Amerykanami, naszymi sojusznikami, naczelnik państwa się dogadał, że wy tu podniesiecie klangor, ja tu, no jak dobrze chciałem, ale tu siła wyższa, widzicie, wszyscy obywatele, siła wyższa, więc w sile wyższej ulegam, ale no potwierdziłem swój nieposzlakowany patriotyzm. Otóż dlatego podejrzewam, że to jest ustawka, dlatego że ten sam naczelnik państwa, kiedy wybuchła sprawa ustawy 447, zablokował możliwość radykalnego zabezpieczenia Polski przed żydowskimi roszczeniami, zablokował tak zwane ustawy antyroszczeniowe. Autorem jednej z tych ustaw to byłem ja. Ona była bardzo krótka, więc ją mogę powtórzyć w całości. Otóż ta ustawa polegała na tym, że Sejm zobowiązywał Radę Ministrów, a nie żadnych jakichś takich wiecowych krzykaczy, tylko Radę Ministrów, oficjalny organ konstytucyjny państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej, i będzie karała każdego, kto spróbuje ten zakaz złamać albo go obejść, na podstawie artykułu 129 kodeksu karnego, zdrada dyplomatyczna, więzienie do lat 10. No, to nie dostało się do Sejmu, bo nie było dostatecznego poparcia, ale poseł Rzymkowski sprokurował podobny projekt, trochę tam bardziej przegadany, ale to nieważne. No i co się wtedy stało? Poseł Rzymkowski został przekabacony przez naczelnika państwa obietnicą umieszczenia go na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym odciął się od swojego projektu, uznał go za niepotrzebny. Ale pan Robert Bąkiewicz, na czele Rot Niepodległości, zebrał pod takim projektem antyroszczeniowym ponad 200 tysięcy podpisów. No więc w związku z tym, jako projekt obywatelski, ten projekt trafił do Sejmu. Sejm powinien go w ciągu 3 miesięcy poddać pod głosowanie i tak się stało. Projekt został w wyniku tego głosowania skierowany do komisji, gdzie kiśnie już drugi rok, aż do szczęśliwego zakończenia kadencji Sejmu. Widzimy, że kiedy można było zablokować rzeczywiście roszczenia żydowskie i tu wyraźnie głos Polski by zabrzmiał, naczelnik państwa udaremnił 3 takie próby. No a teraz próbuje się zaprezentować jako płomienny dzierżawca monopolu na patriotyzm, mimo że, jak jeszcze raz powtórzę, ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego nie zabezpiecza Polski w żaden sposób przed żydowskimi roszczeniami odnoszącymi się do własności bezdziedzicznej, bo te roszczenia nie bazują na żadnej decyzji administracyjnej, w ogóle nie mają żadnej podstawy prawnej. No i w związku z tym naciski ze strony żydowskiej i amerykańskiej idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozór takiej podstawy prawnej. No i naczelnik państwa trochę się wstydzi, ale być może taki listek figowy mu jest potrzebny, żeby tam po cichu jakiś pozór podstawy prawnej stworzył. Natomiast obóz zdrady i zaprzaństwa, no mój Boże, nie przypuszczałem, że aż takich durniów tam mają. Słuchałem wypowiedzi jednego posła, który skrytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości, że nie skonsultował
tej nowelizacji z władzami Izraela i władzami Stanów Zjednoczonych. Najwyraźniej ten dureń uważa za rzecz naturalną, że Polska powinna pytać o pozwolenie Izrael i Stany Zjednoczone, czy wolno jej uchwalić jakieś prawo. No, z taką zasadą oczywiście zgodzić się nie można, no ale też trzeba tutaj napiętnować tę ustawkę, która jest wysoce prawdopodobna w świetle tego, co powiedziałem. Arcybiskup Jędraszewski nie tak dawno wezwał wiernych do modlitw dziękczynnych za braci Kaczyńskich. No, w związku z tym nie wiemy, jak na to Pan Bóg się do tego odnosi, co na to Pan Bóg, ale możemy się domyślać, Pan Bóg oczywiście tam ma swoje metody, no ale wygląda na to, że skarał już naczelnika państwa, dlatego że zbuntowało mu się trzech posłów z klubu Zjednoczonej Prawicy, poseł Giżyński, poseł Czartoryski i pani poseł Janiakowa chyba. No i oni wystąpili, tam stworzyli jakieś kółko graniaste poselskie pod tytułem Róbmy sobie na rękę czy coś takiego. No i w rezultacie Zjednoczona Prawica straciła większość sejmową. Krótko mówiąc, rząd Mateusza Morawieckiego jest od tej pory rządem mniejszościowym, w związku z tym no, on sam nie wie, jak długo jeszcze tym premierem zostanie i jak długo te buńczuczne oświadczenia będzie mógł zgłaszać. Proszę Państwa, paradoksalnie odejście tych trzech posłów z klubu Zjednoczonej Prawicy wzmocniło niebywale pozycję pobożnego wicepremiera Jarosława Gowina, dlatego że dodatkowo pobożny wicepremier Gowin został w ostatnią niedzielę, ta ostatnia niedziela, został tam namaszczony na stanowisko przewodniczącego, takiego legalnego już stanowisko przewodniczącego partii Porozumienie. No i tam oświadczył w swoim przemówieniu, że doświadczył zdrady tutaj. No miał oczywiście na myśli tę dywersję, którą naczelnik państwa robił mu przy pomocy pana Adama Bielana. No ta dywersja, jak się okazuje, się nie powiodła, jak to większość takich intryg naczelnika państwa. No a pobożny poseł Gowin powiedział też, że to nie wszystko w tym Polskim Ładzie mu się podoba, że on tutaj o pewnych rzeczy to nie będzie popierał. W związku z tym no, wygląda na to, że naczelnik państwa będzie mógł z tego całego Polskiego Ładu przeforsować przez Sejm tylko tyle, na ile pozwoli mu pobożny wicepremier Gowin. No, to widać, że tak przemija sława świata, że naczelnik państwa intrygował, jako wirtuos intrygi, intrygował i się na koniec przeintrygował.